Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, to jest kolejny odcinek komentowania reklam. I zanim przejdziemy do oglądania tych cudownych reklam, żarcik. W szpitalu, czy chory zjadł dziś rosół? Tak. Z apetytem? Nie. Z makaronem. Stop, stop, stop. Cycki, basen, bikini. I to w pierwszej tak naprawdę sekundzie reklamy. Ciekawe, czego ona będzie dotyczyć. Makaron! Ho, 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 jakie uśmiechnięte idą. Ciekawe dlaczego. Mariolcia! Co, Grażynko? Kupiłam sobie nowe buty! I nowy płyn do naczyń! Ha, 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 ha. Melony! Urhara, takie żarty są nie na miejscu. Ale... A no tak, to jest jakaś reklama gry na telefon. No bo każda gra, w którą napieprzamy jakieś potwory, powinna być reklamowana właśnie w ten sposób. Nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, jak powstają takie rzeczy. Mamy grę, w której napierdalamy jakieś potwory, a w reklamie cycki, basen, bikini. Jak? Jak to połączyć ze sobą? Okej, pojawił się ten nerd, który pokazał tym dziewczynom właśnie telefon z tą grą i one zaczęły sobie w to grać, ale to dalej nie ma sensu. Jeszcze bardziej te cyce wyjeb, dodatkowo dajcie je na pierwszy plan, ale to jest reklama gry na telefon, ale co z tego? Cyce na pierwszy plan muszą być. Monster Summer, Monster Strike. Ziomek, dodatkowo mógłbyś chociażby na sekundę odłożyć ten telefon, jak już się tobą zainteresowały, to wykorzystaj to. Ta reklama, moi drodzy, będzie naprawdę bardzo dziwna, dlatego też puszczę wam ją na początku w całości. Widzieliście to? Widzieliście? Co to kurwa było? Dlaczego ci ludzie mają krany, wanienki i kible? Kible! Przyczepione na głowie. To jest creepy. Anoa, czyli ul, wole, hul, wa... Dziękuję, tłumaczu! Czyli w skrócie, że cały dom ma system filtrów wody. Okej! Okay. Okej, okay, to jest bardzo okej. Okay. Ale dlaczego oni te rzeczy mają przyczepione na głowie? No. Może ja jestem po prostu rudy i nie potrafię takich rzeczy interpretować, dlatego mam do was prośbę. W komentarzach napiszcie waszą interpretację tej reklamy i jak to zrozumieliście. Uważacie, że to ma sens? Jestem ciekaw. A więc to było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i hejos! A i pamiętajcie o tym, żeby wbijać i na Snapchata, i na grupę. Hejos!